Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Jutro będzie bardzo podobnie jak dzisiaj. Maksymalnie 16 stopni Celsjusza na naszych termometrach, do tego dużo chmur i przelotne opady deszczu. Zapraszam na więcej informacji o pogodzie na noc i na sobotę. Ta noc jeszcze zapowiada się całkiem pogodnie, nigdzie nie będzie się mocniej chmurzyć ani padać, a temperatura ma być wyrównana, 8 stopni Celsjusza na północy naszego kraju i 9 w pozostałych regionach. W naszym województwie o deszczu również nie ma mowy, zachmurzenie małe lub maksymalnie umiarkowane. Temperatura tutaj 8-9 stopni. W nocy wiatr będzie słaby, a ciśnienie atmosferyczne coraz wyższe. Jutro dobra, spokojna i słoneczna pogoda czeka mieszkańców Polski zachodniej. Im dalej na wschód natomiast, tym więcej będzie chmur i wszędzie tutaj będą potrzebne parasole. Temperatura jutro od 15 do 17 stopni. Najcieplejsze miasta to m.in. Wrocław i Szczecin. W regionie łódzkim niewiele mniej, bo 16-15 stopni na termometrach. Będzie niewiele chwil ze słońcem, zdecydowana przewaga chmur, a gdzieniegdzie, przede wszystkim na wschodzie województwa, będą się trafiać przelotne opady deszczu. Wiatr na szczęście nie będzie zbyt dokuczliwy, ciśnienie będzie rosło, ale niestety warunki biometeo przez cały dzień będą niekorzystne. Niedziela zapowiada się bardzo podobnie. Na poprawę pogody i na ocieplenie cały czas cierpliwie czekamy. Dobrego i udanego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia.